organizujemy pierwszy dzień wiosny, taki dla całej szkoły, oraz konkurs fryzjerski. Jest to nasza tradycja już od wielu lat, tak, którą no, kierujemy się tym, żeby dla osób, które są na kierunku fryzjerskim, mogły ten jeden raz w roku rozwijać swoją kreatywność, pokazać ją wszystkim, no i po prostu stworzyć bajeczne fryzury. Ile czasu mają na stworzenie tych fryzur? Półtora godziny na same fryzury. Wcześniej przygotowują całe makijaże, charakteryzacje, stroje i po prostu już te półtora godziny to jest sama fryzurka. Domyślam się, że im bardziej wymyślna, im bardziej skomplikowana, tym dostanie wyższą notę. Tak, dokładnie. Oceniane jest wszystko, oczywiście również stopień trudności, tak? Właśnie skomplikowania tej fryzury, tego jak wiele pracy muszą w to włożyć. No i oczywiście efekty końcowe, tak? Bo to każdego zaskakuje najbardziej. Kto będzie oceniał? Mamy w jury pana dyrektora naszego zespołu szkół, sponsora nagród z firmy Goldwell oraz zespół fryzjerów z salonu fryzjerskiego Miracle. A czy będzie coś takiego jak wybór fryzury, która się najbardziej podoba publiczności? Nie, ale dziękujemy za podpowiedź. Pomyślimy w przyszłym roku o stworzeniu takiej opcji, bo jak najbardziej to też na pewno cieszyłoby się zainteresowaniem głównie młodzieży, jakby mogli brać udział w ocenie. Ja rozumiem, że fryzura, makijaż, czy do tego jakiś strój też będzie? Tak, jak najbardziej. Tak, stroje mają już właśnie przygotowane zawsze wcześniej, mogą sobie je zaplanować, stworzyć i to też bierze jakby udział w punktacji. Domyślam się, że modelkami są tylko dziewczyny, ze względu na to, że długie włosy są bardziej potrzebne przy tych fryzurach. Tak, kiedyś mieliśmy różne tematyki konkursu, bo co roku jest inny temat. Dzisiaj mamy magiczną wiosnę, w tamtym roku były znaki Zodiaku, a na przykład 2 lata temu mieliśmy postacie z bajek. W postaciach z bajek brało udział też dużo chłopaków tak naprawdę, bo na przykład był Jack Sparrow, tak, z Piratów z Karaibów, więc wtedy też faktycznie te postacie są różne i urozmaicone. Dzisiaj mamy same modelki. Czekamy z niecierpliwością na wyniki. Tak, dokładnie. Dziękuję bardzo. Widzę, że to bardzo wymyślna fryzura. Skąd taki pomysł? No z internetu. Czy to jest coś związanego z drzewem? Tak. Długo myślałaś o tym, przygotowywałaś się? No trochę mi zajęło. A czy były jakieś próby przed tym? Były. Masz nadzieję, że zostanie wysoko oceniona twoja fryzura? Tak, mam taką nadzieję. Powiedz, a jak ty się czujesz w tej fryzurze? No troszkę dziwnie, ale podoba mi się. Myślę, że na bal trudno by było iść i tańczyć. No na pewno, troszkę to ciężkie. Ale zaprezentować się tutaj przed publicznością spokojnie będziesz mogła. Tak, na spokojnie. Ja ci muszę powiedzieć, że wygląda pięknie twoja fryzura. Mamy szansę na wygraną? Macie. To się cieszę. W szkole już od 3 lat z przerwą covidową tak naprawdę organizujemy międzyszkolny konkurs fryzjerski połączony z obchodami Dnia Wiosny w szkole, więc młodzież z wychowawcami bawi się w drugiej części sali, a w tej młodzież z naszej szkoły oraz zespołu szkół nr 8 z Koszalina rywalizuje w konkursie fryzjerskim, którego tematem wiodącym tegorocznym jest wiosna. Widać, że dziewczyny muszą już mieć naprawdę dosyć duże zdolności, skoro potrafią wyczarować takie fryzury. Tak, no to jest tak, że to nie jest tylko tu i teraz. Przygotowywały się od dłuższego czasu do tego konkursu, wiedząc jaki jest temat, mogły dopasować sobie, najpierw dobrać modelkę czy modela do fryzury, zebrać potrzebne materiały, akcesoria, zaplanować pod kątem też pod opieką nauczyciela, przewidzieć, tak, jakie elementy będą musiały być, jakie trudności się spotkają, jakby z jakimi trudnościami, co muszą uwzględnić, żeby ta fryzura w efekcie pokazała i temat wiodący, i wszystkie techniki fryzjerskie, które tutaj też będą oceniane. Za nami za to dziewczęta tańczą, znaczy nie tylko dziewczęta, chłopcy też. Tak, no trwa w tej chwili
Dzień Wiosny, jedna z nauczycielek, która zajmuje się prywatnie zumbą, właśnie zaangażowała młodzież do tańczenia zumby w formie ruchowej, bo kilka konkurencji już za nimi, teraz taki przerywnik właśnie z aktywnością ruchową. Jakie jeszcze atrakcje dla młodzieży? No myślę, że za chwilę będzie podsumowanie i Dnia Wiosny, a więc rywalizacji klas, jeśli chodzi o to, co się działo. Tam były konkursy i quizy, zagadki, jakieś konkursy sprawnościowe, przygotowanie plakatów. I to jest oceniane jakby oddzielnie. No i tutaj trwa konkurs fryzjerski. Za chwileczkę finał już tej drugiej części sali. Dobra zabawa najważniejsza. Fajnie przywitać w taki sposób właśnie wiosnę. Ja myślę tak, no edukacja jest najważniejsza w szkole, ale nie samą edukacją szkoła żyje. Integracja klas z wychowawcami, z nauczycielami. Jak widzimy też nie tylko uczniowie, ale i nauczyciele potrafią się pobawić. I o to też w szkole chodzi. Drugie miejsce Marcelina Rudowa-Bowska. Pierwsze miejsce już pewnie nie tajemnicą dla Katarzyny Rudzewskiej. Gratuluję. Jeszcze raz dziękujemy. Gratuluję jeszcze raz.